Już jestem. Okej, jestem happy. Myślałem, że pójdzie mi do dupy. Ale poszło mi super. O, nie spodziewałem się, ja pierdzielę, więc ta walka to jest nawet łatwa, bo w sumie to wystarczy w niego pieprznąć raz w jego oko magnumem, strzelić rakietnicą, granatnikiem i po sprawie. Z drogi śledzi osiedlowy Spider-Man jedzie. Tu dziś będzie wąż. Ha! Co gnomie? I w sumie tutaj możemy już się pożegnać z zamkiem za niedługo. Zaraz zacznie się nowy ten, nowa miejscowa. W sumie w wersji na GameCube ten tutaj by kończył się pierwszy dysk, ponieważ tak, na GameCube RE4 jest podzielone na dwa dyski. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tutaj by się to skończyło. Siema, Pało! Mam ci coś do sprzedania. Mnóstwo rzeczy. Hello! Tak, wiem, rozumiem. Tak, kota, 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 i gdzie jest magnum? Ta? W sumie, czy opłaca mi się sprzedawać Reda 9, jak go kurde zaupgrade'owałem w pełni praktycznie? Nie, nie będę sprzedawał. Już, jak już jest w moim tym inwentarzu, to niech sobie będzie. O, exclusive. Zwiększa moc strzelania. Penetracja aż do 5 ciał. I... Dobra, Blacktail jeszcze nie, więc... Myślę, że... Może być. Kurde, muszę coś jeszcze sprzedać. Mam coś do sprzedania? Chyba nie. Czy mi chce się mi rozstawać z granatnikiem? Nie chcę. Dobra. W takim razie, jako że Red 9 teraz jest naszą najpotężniejszą bronią, będę z nim chodził. Nie wiem, czy powiedziałem, ale ten, tą sesję let's playową jest, ta sesja let's playowa jest sponsorowana przez herbatę. Przy okazji w tej grze jest całkiem fajny glitch z jedną z, ze strzelb. Chętnie bym wam pokazał, ale nie miałem chyba wystarczająco kasy, żeby ją kupić. Need a ride, handsome? Nie, kurde, przepłynę przez ten cały bajoro. Z punktu A do punktu B, no. Koniec chaptera, ani razu mnie nie uwalili. A spodziewałem się, że będzie źle. Tak więc no, pożegnajmy zamek, przywitajmy bazę. Szczerze mówiąc, baza to... nie podoba mi się wcale aż tak bardzo to miejsce, bo... jest jeden wielki rozpierdziel. Wioska była idealna, ponieważ to już tak, taki survival horror bardziej był niż oczywiście... taki survival horror, jaki to może być w tej grze. Zamek był całkiem okej, ale baza to już kurde będzie strzelania, że ja pierdolę. Leon, przestań prowadzić po pijaku. Co z nimi? O! Altair do mnie zadzwonił. Zmutowany. Ponieważ mamy jeszcze całą wyspę do ogarnięcia. Sadler, you're small time. Ale jest pewna rzecz, która nie jest w nim small. Louis się o tym przekonał. Tak więc no! Siema wszystkim z tej strony PG, a to jest ostatnia lokacja tej gry. Woo! Szybko poszło, nie? Szczerze mówiąc, nie pamiętam,
Jak długa jest ta wyspa? No, oczywiście nie będzie dłuższa od wioski i zamku razem wziętych. Ale no, myślę, że może zostały nam jakieś 3 godziny gameplayu do końca gry. Więc hej, zawsze jest fajnie, kiedy let's play się kończy. Woo! Tak więc no, teraz będzie jeden wielki rozpiernicz, tak jak to już powiedziałem. Tak więc, no... Szmaragdy można bez żadnego tego strachu sprzedawać, bo to są tutejsze spinele i Velvet Blue. Czy tam ametysty w wersji polskiej. Tak czy owak, no... co tam was słychać? Znowu słyszę, jakby ktoś mi pierdział do słuchawek. Znaczy no, do telewizora. Co to może być? Ja pierdzielę! Ktoś ma chyba naprawdę ogromną biegunkę. A nie, to Ashley! Teraz powinno być, kurde, game over! Okej, nie wiem co to da, ale... lubię zawsze rozpierdzielać tutaj ten reflektor. Mam nadzieję, że jakoś... mi się to uda. Bo ten, tak czy owak, czy go rozpierdzielimy, czy nie, to i tak nas zauważą. Walić! Dobra. W sumie... Niech będzie Blacktail na razie. O, jest! Idą do mnie. Tak więc no, jeszcze co w bazie mi... za bardzo się nie podoba właśnie to. Wszyscy są tacy bardziej wojskowi, co niezbyt pasuje do klimatu survival horrora. Wiśniacy i inne takie dupacy to tak, czemu nie? To już robi się niedorzeczne. No, dziękuję. Tego mi było trzeba. Kurwa! Kurwa! Ta. Muszę uważać, tutejsi przeciwnicy bolą i to bardzo. Walić, nie będę im po nogach strzelał. Mam dość. O, wow. Handgun. Dawaj, krytyczne trafienie! Dziękuję. Oczywiście, że kurwa amunicji mi nie dacie, kiedy mi jest najbardziej potrzebna. Kurwa, kiknij go, dziękuję. O, hej, hej, moje. Dziękuję. O właśnie, ten murzyn. Właśnie temu też nie lubię bazy, bo to... ja pierdzielę, odwalcie się ode mnie! Jakbym miał wyrzutnie min, to by z łatwością wpiernicz dostał mudzin z Afryka. Ha! O nie! Dobra, miałem farta, mógł mnie trafić. Okej. Okay. Nie, już nabojów nie mam. Szlak. Okej. Okay. Wiem, że to trochę długo trwa. Ale nie chcę dostać po mordzie nabojami. Chodź tu. Jesteś taki głupi, że nie zdałeś w podstawówce 50 razy. Ha, ale cię zjechałem. Ale cię zjechałem po raz drugi. Tak więc no, trzeba się przerzucić. Zmieniamy przerzutki, czyli pistolet, i lecimy. Chwileczkę. Słyszę bzyczenie. Gdzieś tutaj są. O! O! Myślisz, że
tarcza ci coś da? Ukażę cię moim Punisherem. Fuck, powinienem popracować nad moją celnością. Pewnie ktoś mnie z tyłu zaraz zajdzie. O! A! Wiedziałem, kurwa! Spierdalaj! Kartofle głupie. Dawaj! Pięciokrotny krytyk! Wypier... Nie podoba mi się to! Won, kurwa! To jest moja wyspa, zrajduję ją! Wszystkie skarby będą moje, ponieważ jestem piratem drogowym. No. Ha! Oczywiście żaden z nich ammo nie wydropi, bo... Po co, kurde, wydropić ammo do jedynego typu broni, którego używam? O. Jeszcze lepiej, co można zrobić? Pierdzielnąć mnie czymś. Ha! Wait a minute, ale całe szczęście mam strategię. Po prostu zajdę ich z drugiej strony. A nie. Te koki, kurde, ja ci dam! Te dupa w kroki będzie zaraz. Fuck this. Fuck you, Chodź tu. Dość. Kurwa! O, miałem farta. Mam flasha, mam. Nie będę się pierdolił. Tako. Spieprzać! Tak przy okazji muszę ich tu uwalić, bo będą mi przeszkadzać w... tutejszej łamigłówce prawdopodobnie. To chuja Wacława! Z szacunkiem do starszych! Nie mam już ammo. O! Dobra, może być. Chwila. To jest odpowiedni moment. Teraz albo nigdy! Na pochybel poszczępnego czerepu! Jest! Dziękuję. Co ja mam? Blacktail. Okej, dobra. Już przeładowałem go, to... Zużyję go do końca. Chyba ostatni przeciwnicy tutaj, mi się wydaje. Ha. Okej! Tego mi było trzeba. Dobry headshot nie jest zły. A to kurde, jest okropne! Kurde, nie zbliżaj się do mnie! Sfelu jebany! Paszą won! Jest! Udało się! Łyso ci! Nawet głowy nie masz, jak możesz być łysy? Czy to wszystko? Mam nadzieję, że już ich nie będzie. No, to trochę uszczupliło moje zasoby. Ale to nic, ważne, że kurde żyjemy. Jesteśmy w jednym kawałku. A głowa Leona nie toczy się nigdzie i nie grają nią w piłkę. Jak to było?
Tak, tam jeszcze laserek trzeba włączyć, nie? Na pewno myślę, że kurde, jak poustawiam, to uda mi się trafić tak jak trzeba, bo ponieważ myślę, że jestem chytry, ale pewnie wyjdzie tak jak zwykle. Najpierw może tego laserka włączę. Przy okazji zerknę, czy tutaj jest coś do znalezienia? Chyba nie. A dobra, nieważne. No, chyba źle mi poszło. Dobra, nieważne. Zrobimy to jeszcze raz, bo w końcu trzeba. Trzeba uratować Ashley! Mimo tego, że nie jestem żadnym rycerzem w lśniącej zbroi. Jestem blondasem ze lśniącą pukawką. Nawet czterema. Tak, tak. Oczywiście, że kurde, centymetr mi brakuje. W sumie jestem ciekaw, czy można laserkiem oberwać, jak się przejdzie przez jego tekstury. Nie chcę się przekonywać. Więc no, tą kontemplację sobie tylko zostawię na inny czas. A no, raczej nie jeden centymetr, może ewentualnie z 5. Nie jestem gotów na brain rape'y tutaj. Okej, to wszystko. No. Tak więc, o, tu będą jeszcze. Po co mi strzelby? Znaczy amunicja do strzelby. O! Myślicie, że nie wiem, co tutaj będzie? Dodgę! Te kocie ruchy. O! Tego mi trzeba. Tego też mi trzeba. Reda 9 w takim razie przeładuję. I lecimy na Szczecin. Kurde, gin! Ciebie też nie lubię. Kurde! No chodź, dawaj. Pokaż swoją twarz! Pokaż, ile w sobie masz. Kim naprawdę jesteś, kogo znasz. Wiem, że jesteś głupi. To akurat każdy wie, więc tej twarzy nie musisz pokazywać. Zawsze myślałem, że tutaj jakiś ukryty znajdziek jest, ale nie, to tutaj pewnie pamiętacie, gdzie ten szmaragd tutaj znaleźliśmy, chaosu. Nigdy nie ogarnąłem, po co tamte miejsce jest. Ta herbata jest dobra, mimo tego, że już robi się zimna. Zobaczmy. A, chwila. Ha. Jeszcze tylko... Ile? 5 i będę mógł w Super Leona się zmienić. Gotta go fast. Hell yeah. Tak więc no, ostatnio zacząłem grać w Pokémon Ultra Sun i Ultra Moon. I szczerze wam powiem, jestem trochę rozczarowany, bo spodziewałem się pełnoprawnego sequela do gry. Znaczy no, do pierwszych gier. Coś a la Black i White 2. Ale hej, wyszło na to, że to jest to się mówi trzecia wersja poków typu Crystal, Yellow i tak dalej. Co nie jest złe, ale no, kurde, dawno takich rzeczy nie robili. A ten X i Y raczej też nic wartościowego nie dali. Znaczy wartościowego, no, o kurwa. Wypier! Ja pierdzielę, te brzydale coraz to chytrzejsze się robią. Ja w nich strzelam, a oni... trzymają się za łeb i się do mnie zbliżają, no proszę. Nie chcę mieć takiej bliskiej konfrontacji z czymś takim. Wystrzelę pani Shera ostatniego.
ostatniego naboja. Tak, tu będzie chyba kot jakiś. Tutaj o, chodź. No. Czy tutaj czasem szmaragdy pasują? Chyba nie. Mi się wydaje, że nie, ale można zawsze zobaczyć. No, nie pasują, więc tak jak mówiłem, można je sprzedawać, kiedy się tylko zobaczy. Do kota są inne klejnociki. Znaczy no, to chyba oczy się nazywają, czy jakoś tak, nie pamiętam już w sumie zbytnio. Skarby, które już zebrałem. Dobra. To o ile dobrze się orientuję, będzie wpiernicz. O, granatnik też. Siema. Oczywiście, że nie wystrzelił, nie? Na ciebie mam sposób. Na was dwóch w sumie. Dobra, na ciebie jednego. Kurwa! Ale ze mnie... palant. Dobra. Ale ważne, że jak przyjąłem to na klatę, to już będzie, kurde, spokój. Won, kurde! Ach, ci przeciwnicy teraz to większe wkurwiające gówna niż cokolwiek. Coś się dzieje, kurde, chyba z moim PS2. Coś nie... albo z grą, coś nie tak jest z ładowaniem w tej grze. Dobra, najlepiej jest wyjść tutaj i no, czekać aż oni tutaj do nas zaczną iść. Moje! W ten sposób, no, w sumie zawsze jest najlepiej tak w tym czekać, w takich miejscach, gdzie przeciwnicy mogą na nas pójść. Gdzie, że... Wypier... No, dziękuję, Jezu Chryste! Jak śmiałeś nie wydropić amunicji. Tak więc no, wracając jeszcze do Ultrasana i Moona. Tym razem jako mojego startera wybrałem tego kota. Fajnego. Bo robi miau! W oryginalnej grze wybrałem Rouleta. Chwila, że mam ideę, chwila pewną. Kuchedlo, ja ci kurde dam kuchedlo. Masz. Haha, i co? Tak, trzeba z głową tutaj. Osiec. No dobra, przynajmniej jednego rozwaliłem. O! Taka zniewaga krwi wymaga. Dobra. Podoba mi się. No, może jak nie krwi, to... Grilla. Jeszcze żyjesz, ty skuszoł! Okej, o! O! Wypier... Jest! Udało się! Uf. Jeszcze, kurde, idziecie? Jak tam ostatnio sprawdzałem, to nikogo nie było. A walić to. Mam ammo... O, chwila, tam jeszcze coś jest. Warto ogarnąć to. Ta, coś jest chyba nie tak. O! Dobra, wiecie co? Jebać to, spierdalam stąd. Już ich trochę za dużo się tutaj robi. Tak, przyciśnij, ja pierdzielę, Leon. Chcesz tu zostać i żeby cię zabili? Nie sądzę. Ta, naboje mam do sprzedania.
Siema. Lepiej uciekaj, bo tutaj idą za mną jakieś napalone skurczybyki. Tak, i szmaragdy chaosu. Tune up. Czy powinienem? Pani Shera, tak. Black Taila zostawię. Mapa skarbów. Killer 7 jest taka gra, Killer 7. Na GameCube akurat. O! Super! Dziękuję, handlarzu, mój ty najlepszy przyjacielu. A, jeszcze tam będą skurczybyki. Mam nadzieję, że za mną nie przyjdą. Chwila. Powalić to, po prostu będę biegł przed siebie. Albo nie, nie mogę. Spieprzać! Pani Shera, czemu nie używam? Właśnie! Moc penetracji, kurde! Wypierdalaj! Gdzie się wpychasz? Masz po łbie. No. Ta, coś jest nie tak. O! Wy też przyszliście? To chodźcie. Na was też mam trochę, kurwy. Zabawy. Mimo tego, że nie powinienem tego robić, ale i tak robię, bo jestem idiotą. Ale hej, jak tak chcą ze mną pobawić. W sumie też jest już puzyno, bo jest noc, więc hej. O nie, nie trafiłem. Teraz trafiłem. Jasna cholera, kolejny lezie? Wynocha! Oho, jesteś taki straszny, won. I ty też. Ile wy macie HP? O, dobra. Tak się zastanawiam zawsze, po co ja to kurde robię. Zawsze przypominam, że przecież jest szansa, żeby dropił jakieś ammo. Myślę, że to problem z płytą. Nie eksplodujesz mi? Nie, oczywiście, kurde. A nie, dobra, jest ammo, zajebiście. Damy do pistoleta. No bo no, trafienia krytyczne. W sumie nie, pani Shera wezmę. No już nagrywam godzinę, okej. Dziś niestety będę mógł może jakąś godzinkę tylko posiedzieć jeszcze dodatkowo. O, bo mam parę rzeczy do roboty. A kurde. Majne. Co my tutaj... Chyba tutaj Ashley już dostajemy z powrotem. Mam nadzieję, że nie. Jeszcze nie. Chwila. Co? Dobra, w takim razie pójdę tędy. Zaraz, jak mapa tutaj wygląda? Coś jest... A nie, dobra, zamknięte, nieważne. Nie mogę tędy iść. Fajne jest to, że gra pokazuje mi, co jest zamknięte, zanim, kurde, zbadam te drzwi. Chciałem cię quickscopować, debilu! Za karę dostaniesz kulkę między oczy. Nawet nie jedną. 9. 10. Kurwa. O mój Jezu! A przestańcie z tymi brzydalami, mam ich dość! A nie mam flasha! Handgun, pomóż mi! Jest! Dziękuję.
tutaj... O, dobra. Myślałem, że będzie jakiś klejnot, ale... No, ammo do strzelby. Nie można narzekać. No, ja raczej będę narzekał, bo ja mam pistolet. Ta zgniłe mięso, mniam pyszne kebaby. Myślałeś, że mi coś zrobisz, co? Co on tutaj robił? No, piekł się. Ktoś zamówił pieczeń średnio wysmażoną. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze jakiś... Nie, zaraz to nie tutaj było. Dwa listy taki też szmaragd miał być, czy coś mi się wydaje, że... Chyba, że... mapa. Nie, dobra jest. A, te skurwysyny, ich nienawidzę. Ciężcy są do rozwalenia. Mają ciężką zbroję. Mimo tego, że Leon może bez problemu im dać kopa po mordzie. Siema. O. I to bardzo boli, jak ciebie uderzą. Mogliście zobaczyć przed chwilą. Ciężko jest... Ach. Zamknij ryj, Ashley! Nawet cię nie widzę, a mnie już wkurwiasz. No, dziękuję. Oh my god. O nie. Drugi! Zamknij ryj! Ta. Przyszła pora na to. Nie idzie czy co? Chodź tu, idioto! Nie, będzie stał jak ten debil, nie? Jak sobie chcesz. Nie tędy droga. Ta, dalej stój, idioto. A ciebie tu nikt nie zaprasza, paszą won. Ja pierdzielę, te krzyki Ashley mi nie pomagają. Nareszcie się zdecydował, żeby do mnie pójść. Cieszmy się wszyscy. Nie cieszmy się! Gin, kurde! Ach. Dziękuję, Jezu Chryste. Ta pani Sher ma więcej amunicji. Spadaj! On chyba brzydki się robi. Ten pajęczak z niego wyskakuje. Czy mi się zdaje, czy tu jeszcze jacyś są? O! Idealnie, nie zaskoczyli mnie. Wynoś się! Ładne kurde dęcy. O! Cholera jasna. Aż mnie korci, by granatnika użyć. Dawaj, krytyczne headshoty, no. Dziękuję. Fuck! O, myślałem, że do mnie naskoczy. Okej, okay, słuchajcie, ludzie. Mam coraz mniej ammo. Fuck sake! Jak to teraz zrobić?
Wiecie, co dodaje do... kurde... soli do tych ran? To, że Ashley się drze. Wynoś się. Dziękuję. O mój Jezu. Uratowałeś mnie, mój pajęczy przyjacielu. Ty mnie też uratowałeś. O, właśnie, o. Te kamienie wiary i tam... innego bullshitu można skombinować z tym kotem. W sumie to wydaje mi się, że to jest jeden... chyba jedyny skarb, który można tak sobie układać na wyspie. Ale nie jestem pewien. Tak czy siak, no. Handgun i Red 9 przeładuję. Jak tylko mogę, kurde. Dawaj, Leon! Nie śpi. Nie, co ja robię, kurde? Od razu zakładam pistolet, który nic nie ma. Dawaj. Więc tak. Mam nadzieję, że u was Mikołajki dobrze poszły. Że też byliście grzeczni od Mikołaja, mnóstwo fajnych rzeczy dostaliście. Ja, kurde, dostałem tyle czekolady, że będę chyba ją jadł aż do końca świąt.